Jestem zadowolony bardzo z tego wyniku. Jestem bardzo wręcz usatysfakcjonowany. W ogóle ten poziom się nazywa jak? Bo oczywiście nie ma nazw poziomu, jak się wchodzi. Crop Circle Country. Okej. Więc tak się ten poziom nazywa. Jakby ktoś był ciekaw. Crop Circle Country. A, bo ty myślałeś, że jesteś zabawny, że mnie porazisz tym prądem. To żart ci się trochę nie udał, panie kolego. Tak chciałbym ci nakreślić. I myk. I myk. I myk. I myk. I myk. Dobra, zabraliśmy sobie tutaj klejnocik i teraz leci do nas... Wow. Okej, tutaj trochę dałem ciała. No, tak to powinienem od razu zrobić, a nie kurde się tu pitole. Przez chwilę główka Spyro się nie pojawiła. Coś się niestety zbugowało. Tak doszczętnie, bym powiedział. No ale na szczęście tutaj swoje porobiliśmy. Jak to się mówi. Zaraz trzeba będzie znowu stan zobaczyć, jak wygląda, kurde, pod względem klejnotów. Klejnotów. No te strachy na wróble trzeba będzie chyba zacząć razić też. Checkpoint, super. Dobra, jak nasz stan wygląda? 554. Nie, to nie to, Jezu. To jest kurde dobry wynik. Tu będziemy mieli chyba wszystkie klejnoty już. Raczej wątpię, że coś więcej będzie. To możemy sobie na spokojnie wszystko pozbierać, a potem zabierzemy się za ważki od razu. Tak będzie najlepiej. No ten poziom w miarę szybko zrobimy. Muszę przyznać. Te klejnoty tak się śmiesznie odwracają do góry nogami. Na razie żadnych tutaj innych dialogów nie odpalam, bo chcę się na spokojnie skupić na tym. O właśnie, tutaj. Zrobić trochę hałasu.
Wiem, że ta gierka trochę chyba bardziej stabilna jest na emulatorze, ponieważ na emulatorze możecie sobie tam wymusić 60 FPS-ów i inne tam duperele, ale ja chciałem sobie zagrać z oryginalnej konsoli. Miałem taką ochotę, to sobie z oryginalnej konsoli odpalam, no nie? Niektórym może się to podobać, innym niekoniecznie, ale myślę, że warto być tutaj szczerym. Dobra, pyk. 17 życie? Jo, 17. Polski gamer 17. Albo Polski Transformers 17. Oczywiście bekę sobie robię, jeżeli ktoś tutaj bierze na poważnie moje tam docinki w stronę gamera, to proszę ten nie brać tych docinek, ponieważ sobie tylko jaja robię, nic więcej. Dobra, muszę spalić 8 strachów na wróble. Super, fajny challenge. Nie, serio fajny challenge. Bo podejrzewam, że one są tutaj bardzo właśnie blisko, nie? O, tego tam nie trafiłem. To się zaraz poprawi. No dawaj, spal się, paruwo. I jeszcze jeden. Gdzie ten ostatni się schował? To jest dobre pytanie. Nie, no nie ma nic. Lol, nie wiem gdzie był ten ostatni. Zaraz zobaczmy w ogóle jak stan wygląda. Pięciu klejnotów nam tylko brakuje, serio? Kurde, to już mało. To ładnie, żeśmy tutaj kurde wyczyścili poziom pod względem klejnotów. Dobra, więc patrzymy teraz tutaj, bo może gdzieś tutaj będzie schowany ten ostatni. Widzę chyba go. No, to był schowany. Hey, it's Tetsu. Tetsu. Fajne imię, śmieszne. No to teraz nam pozostaje tylko zdobyć 5 klejnotów i pozostałe ważki, które tutaj są. A myślę, że będziemy mogli je od razu zabrać, bo chyba do żadnego poziomu nie będziemy musieli backtrackować. Tak przynajmniej mi się wydaje. Mogę się mylić oczywiście, ale mam takie dziwne wrażenie, że chyba do żadnego nie trzeba będzie. O, tu jest, widzicie? Kurde, ale się schował. Skubany. Jak się tam dostać? To jest zasadnicze pytanie i to bardzo dobre pytanie. Jak się mam tam dostać?
Gdyby to był oryginalny Spyro, to dawno bym się tam dostał. Okej. Ale no. Ale to nie jest oryginalny Spyro. Chyba, że muszę na ten kombajn wsiąść. Nie wiem, nie rozumiem. Czekajcie. Tu przecież jest drabina. No właśnie, ja nie ogarnąłem tego, że tu jest drabina. Widzicie? A się tak bym zastanawiał, kurde, jak długo mam tu jeszcze wchodzić. No to klejnoty mamy tutaj wszystkie. Nie wiem, czy to jest exit, więc wolałbym nie wychodzić stąd w ten sposób. Idziemy teraz robić te misje następne, te poboczne w sumie, żeby zdobyć ważki. Bo nie wiem, ile mi ważek brakuje w sumie. Aż przeliczymy sobie. Mamy 3 ważki z 10. Hey, Spyro, glad you're here. The doors are jammed. I'll set some explosions, but don't have any matches. My mama always told me that I should never play with matches. Anyway, maybe you can help me with the light. Here, farm. Anytime, Farmer Bill. Here, take this thingamajig. I was gonna use it in my new smoker BBQ for flavor. Hey, it's Fiona. Uratowaliśmy Fionę, a gdzie jest Shrek? Tak tylko chcę się spytać. To jest raz. Dwa, dlaczego ty chciałeś z tej ważki zrobić... On chciał z tej ważki zrobić chipsy barbecue, czy co on tam kurde chciał? Chryste, panie, gościu, to jest żywe stworzenie, ogarnij się. Nie rozumiem takiego dziwnego podejścia, ale okej. Jakby dla mnie to trochę creepy jest. Dla mnie wiele rzeczy creepy jest, jeżeli chodzi o decyzje niektórych postaci. A teraz poszukajmy następnych tutaj kurde ważek i następnych jakichś zadań pobocznych, żeby raz a porządnie zrobić ten poziom na 100%, żeby już potem do niego nie wracać. Przejdźmy sobie teraz tędy, bo wydaje mi się, że gdzieś tutaj będzie jakieś sekretne zadanko, które wypadałoby zrobić. Mam jakieś dziwne wrażenie. Dziwne wrażenie mam, że tu właśnie można się dostać. No, widzicie? Tu jest jakiś portal. I tam mamy jakieś poboczne zadanie, które wypadałoby wręcz zrobić. ...800 klejnotów, ładnie przeliczone, mamy 2054. Nice. There's a space riptock holding that dragonfly hostage. If you activate all the platforms around the tower by jumping on them, it'll lower the tower down so you can rescue it. Attempt the trial of the platforms?
Dobra, to jest to. Ja się z tym pamiętam, że tak turbo męczyłem na live'ie. Chociaż to jest przyjemna dosyć minigierka. Ale no jest, potrafi być uciążliwa też. Tutaj trzeba te puzzle tak ułożyć. Czyli po prostu trzeba będzie skakać i te przyciski wciskać. Dobra, teraz ta platforma się pewnie cofnie. Dokładnie, więc muszę zrobić tak. I muszę poczekać, aż tamta właśnie tutaj w moją stronę poleci. Następnie robimy tak. I uderzamy headbashem znowu tutaj. O, widzicie, patrzcie, zmniejszyły się te platformy, więc teraz trzeba będzie rezić prądem. Tak, nie przesłyszeliście się, powiedziałem rezić prądem. Mamy takie pole ochronne teraz. No i to jest typowe, co się często dzieje w tej minigierce, a więc czasami Spyro zlatuje z tej platformy i wpada w dół. Ale myślę, że wiecie mniej więcej, o co chodzi. Dobra, jesteśmy na właściwym teraz etapie, gdzie to trzeba po prostu dostać się na te już zielone platformy, ale przy okazji nie dać się porazić prądem. Więc lepiej byłoby tak to robić, tak mi się wydaje. O! Nie! Jesus, myślałem, że spadnę. No teraz, kurde, spadłem. Ja pierdzielę. To nie jest trudna minigierka. O! Widzicie? Patrzcie na to. O to chodziło. Tak to powinienem zrobić. Well, that's the spirit. Purple dragon sure has some spunk. Now, here's a dragonfly for you, son. Hey, it's Rickshaw. Attempt the trial of the platforms? Come back anytime! No to żeśmy ładnie ogarnęli. 21 ważek mamy już. Tam u góry jakaś jest, widzicie? Dobrze zauważyłem. Tam u góry jakieś się... Jakaś ważka się, kurde, czai. Czai jak czajnik. Do cholery, jak ja mam tam się dostać, tam do góry? To jest dobre pytanie. Widzicie, tam u góry jest. Jest tu z boku jakieś przejście? No innego wyjścia to ja nie widzę tam. No jest, oczywiście. Hey, it's the rock. Dobra, elegancko. Kolejna ważka jest zebrana, w sumie druga obok pierwszej, więc... Znaczy pierwsza obok drugiej w sumie, więc... Elegancko, trzeba szukać w takim razie następnych minigierek. Thank you.
Jak widzicie, słoiki z życiem znowu się respawnują, jak tylko wyjdziemy z poziomu do minigierki, tak więc możemy sobie w taki oto sposób nabić troszeczkę żyć. Co mnie osobiście nawet cieszy, bo w tej gierce łatwo też traci się te życia, więc ja uważam, że to jest jak najbardziej spoko, tylko coś mi tu w karku mrowi, ja pierniczę, jak to boli. Tam coś jest i wypadałoby tam pójść w sumie. Bo to jest na pewno jakaś minigierka. Nie wierzę w to, że to jest exit, żeby nie było. A z exitu to poza tym wyjdziemy w inny sposób. Za pomocą pauzy. No. Wiedziałem, że coś jest jednak na rzeczy. Spyro, I'm glad you're here. I just knew there was something suspicious about this farm. Space cows are everywhere. And now a big UFO is coming to abduct Farmer Dill's cows. There's a prototype tractor beam on this UFO that you can use to beam up the cows and put them into the corral. Hey, wait a minute. How does Farmer John have a UFO? Farmer Dill needs your help. Will you try rescuing the cows from the prototype UFO? You better hurry. Here it comes now. Don't let that nasty UFO get a single cow. Czyli jak mam rozumieć, jako UFO mamy ratować krowy farmera. Kwadratem sobie przyspieszamy i mamy je wrzucać tam do takich specjalnych pól. A i przy okazji złowrogie UFO mamy ten atakować. Dobra, kumam. No ja... Czekaj, wait a second. Wait a minute. No dawaj. Jezus Maria, no... Tej trochę minigierki nie lubię ze względu na to, że sterowanie to jest jakieś takie masakryczne. Spadaj stąd! Jezu, ile ty masz HP? Dobra, we tam pal gumę, śmieciu. No, ale tak to właśnie minigierka wygląda. Powiem wam szczerze, że pamiętam chyba, że na live'ie się z nią męczyłem strasznie. No bo nie wierzę, że ją przeszedłem od razu. Podejrzewam, że miałem z nią turbo problemy. Tak jak zresztą teraz. No, ale nie jest może ona jakaś super skomplikowana, tylko to, że te ufoki, kurde... No ja pierniczę, no oni są tacy upierdliwi. Dobra, krówka spada sobie tutaj. I jeszcze tylko dwie zostały. Jeszcze tylko dwie.
Spadaj, cymbale. To jest mój kotlecik wołowy. Kotlecik, z którego będę miał świeże mleczko i świeżą wołowinkę. Więc proszę go zostawić w spokoju. Dobra, tam jest ten frajer. I ta krowa oczywiście. Trochę ci przeszkadzam, co? Chciałbyś tutaj, kurde, krowę wziąć, a tu nie weźmiesz sobie, bo jesteś, kurde, dojeżdżany, śmietniku. Tam już pewnie ten, Baby Rage wszedł. Tam już pewnie tam Baby Rage wszedł, kurde, i to srogi. Będzie próbował mnie teraz pocisnąć, ale nie da rady, bo jest cieniasem. Cieniasem. I elegancko, o to chodziło. That was awesome, Spyro! You saved all the cows! By the way, I found this dragonfly hiding in the barn. Here you go! Hey, it's Jingle! Did you see that? Farmer Bill forgot to lock the gate and the cows got out! And it looks like there's more UFOs this time. Do you think you're up for another run? Farmer Dill needs your help. Will you try rescuing the cows with the prototype UFO? Dobra, moi drodzy, elegancko. W takim razie jestem ciekaw, ile nam jeszcze zostaje tych ważek. Trzeba będzie zaraz sobie zerknąć w listę. W sumie to nawet już zrobię. Trzech nam brakuje. Nie wiem, gdzie one są, ale znajdziemy je. Nawet nie wiedziałem, że już mamy 7, kurde. Sporo. Sporo. Może spróbujmy tutaj, ale nie wiem, czy tu czasem nie jest exit znowuż. Pójdźmy tu. No, to był exit. Ajajajajajajaj. Trzy ważki zostały nam do ogarnięcia. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to, bo ja nie wiem, gdzie one są. I myślę, że wypadałoby wtedy tam wrócić i zrobić bałagan. Chcę się poszukać ich, ale... Kurde. Mamy godzinę już na nagraniu, czajcie to? My dopiero jeden poziom zrobiliśmy. Zobaczcie, jakie to są długie... Te poziomy w tej gierce. Masakra w ogóle. Niepotrzebnie zresztą one są tak długie. W mojej opinii.